Cześć, siemanko, tutaj Mabaksu. Dzisiaj chciałem wam pomóc, jak odpalić te właśnie LEDy, które tutaj widzicie na swojej kierownicy, żeby to wam wszystko działało pięknie z instalacją z jednego z programów, który jest dostępny w internetach. A więc siemano, tutaj Mabaksu, witam was wszystkich i jak w dzisiejszym odcinku chciałem zaprezentować, jak działa programik FanaLED, który będzie pokazywał wam świecące lampeczki na waszych kierownicach, żebyście mogli przyjemnie zmieniać biegi. Malutki programik, jak widać. Ten programik jest do ściągnięcia ze strony oficjalnej. Ja tutaj może ją pokażę od razu. FanaLED. Jest, wchodzimy sobie. Ten programik ściągamy z tej strony. Download for free oczywiście. I tutaj klikamy sobie tą pierdółkę, żeby nam się ściągało. Ja już to mam ściągnięte, jak widać, jest przyszykowana na pulpicie, żeby pokazać wam, jak to działa. Więc sobie odpalamy. Ja już to mam zainstalowane, ale przejdziemy sobie dalej do instalacji. Instalujemy to oczywiście na programie, na systemowym może dysku, tak jak ja mam tutaj program Files X86 FanaLED Next. Akurat tu się pyta, czy chcę odinstalować, więc nie chcę. Sobie możemy upgrade'ować. Jest kolejny znowu folder, zainstalowało wszystko ładnie. I teraz przechodzimy sobie do tego programu, który się tutaj odpalił. O co tu chodzi? Możemy sobie najpierw sprawdzić, czy mamy kierownicę podpiętą. Program już wykrył, że jest podpięta kierownica G29 Logitecha, jak widać. I teraz wchodzimy sobie Setup Games Automatically, czyli żeby nam wykryło wszystkie gry, które posiadamy w folderze. A dokładnie ten folder u mnie się znajduje, sorry, nie tutaj, na komputerze. Dysk HDD, partycja gry i programy. Tutaj mamy Steama. Klikam tylko Steama i daję OK. Program od razu z automatu wykrył nam wszystkie gry, które mamy tutaj, czyli przypisane do podkierownicy. Na przykład ja mam American Truck, a więc daję dwa razy tak. Jest Euro Truck. Dwa razy tak. I teraz znowu się pyta, czy znowu przeszukać folder ze Steama z grami, ale już nie mamy co szukać, bo tylko dwie gry mam ze Steama. Tu możemy sobie ustawić Euro Trucka. I teraz przechodzimy w ustawienia samochodu. Ja nie mam gry włączonej, ale normalnie jakbyście grę teraz włączyli, wszedli na swój profil, na swoją ciężarówkę, program od razu wam wykryje model auta, tak jak ja mam tutaj przypisaną już swoją Scania Streamline, RK Scania Streamline Topline. I trzeba tutaj poustawiać sobie te wszystkie wartości RPM. Tak jak tutaj widać, na defaulcie jest 0. Wy też będziecie mieć 0, więc w pierwszym sobie możecie pisać tak jak ja mam: 1000, 1500, 2000, 2500 RPM-ów. RPM Shift jest potrzebne do tego, żeby wam lampki te mrygały, kiedy macie maksymalną już ilość obrotu, będą mrygać na maksa, czyli trzeba zmienić bieg, po to będą mrygały. I tutaj oczywiście Final Gear, wrzucamy sobie liczbę biegów, które posiadamy. Ja mam skrzynię 12, więc sobie wpisałem 12, dajemy zapisz, close i to wszystko. I można sobie jeszcze zapisać cały profil, jak już macie grę, wszystko macie porobione. Możecie sobie to zapisać, żebyście później nie musieli też znowu wchodzić tutaj w car settingsy i wszystko od nowa ustawiać. I to by było na tyle i później można się cieszyć tym, że właśnie lampeczki będą wam mrygały, tak jak tutaj na przykład, że już tam gdzieś dochodzi do pełnych obrotów. Nagranie z telefonu jak coś mojego. I tak one to wyglądają, jak już tam przerzucam nawet bieg, jak coś dogazujesz, to będą się tak właśnie świeciły. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że coś pomogłem w instalacji. Też miałem problemy z tym, ale wszystko udało się ogarnąć, więc łapka w górę, jakiś miły komentarz, subskrypcja jak jesteś nowy i zapraszam
po kolejne fajne rzeczy, tym bardziej do ETS-a. Pozdrawiamy Lady Sherry i Team Mabaxu. Piona!